Tak jak się przestrzega reguł gry na boisku piłkarskim, jak ktoś tam nadepnie, czy kopnie, czy uderzy łokciem pod żebra, to sędzia gwiżdże. Więc nie wszystko jest dozwolone. Musi być w granicach przyzwoitości. Tak jak w szachy się nie gra metodą bicia w zęby, no, trzeba przestrzegać reguł. Tak samo trzeba przestrzegać reguł gospodarczych, żeby nie było, nie funkcjonował świat gospodarki w ten sposób, że nie ma reguł, to ten, kto jest najbardziej brutalny, najbardziej wyzuty z zasad moralnych, po prostu siłą uzyskuje, czy oszustwem, czy szantażem, czy siłą fizyczną, uzyskuje korzyści kosztem innych. Po prostu, jeżeli wolny rynek ma być, to zasady wolnego rynku muszą być chronione. I w tym sensie ingerencja w rynek byłaby potrzebna. A my w tej chwili mamy jeszcze taki problem, że jeżeli uwalniamy gospodarkę w Polsce, troszeczkę więcej wolnego rynku, to przy takim obciążeniu fiskalnym i przy takim poziomie ucisku nie jesteśmy w stanie konkurować z otoczeniem zagranicznym. Po prostu Anglicy, Niemcy, Francuzi, Amerykanie, którzy są kilka razy mniej uciskani, wszystko, co u nas się opłaca, wszystko, co się rusza, chodzi na siebie, zarabia, jest kupowane za bezcen, jest kupowane, bo to, co dla nas jest ogromnym kapitałem, kilkaset tysięcy, ktoś miałby oszczędności włożyć w rozwój firmy i włoży na przykład, to przyjedzie Amerykanin i on to przelicytuje i za dwa razy takie pieniądze to kupi. I jemu będzie przynosić dochody, a my się stajemy jego tanią siłą roboczą, bo przy ogromnym poziomie ucisku pracujemy za grosze. Ten sam Polak na tego samego Amerykanina pracowałby w Stanach za wynagrodzenie rzędu powiedzmy 300-400 dolarów na tydzień, a tu pracuje za 200 dolarów na miesiąc. Jeżeli tu przebywa w Polsce. Więc my jesteśmy taką zoną okupacyjną, gdzie mają obcy kapitał, ma bardzo tanią siłę roboczą i my pracujemy na obcych, dlatego że my jesteśmy uciskani przez aparat państwowy i nie możemy stworzyć własnego kapitału i nie możemy sobie stworzyć wyższego poziomu, taki poziom równowagi na rynku pracy, że cena pracy powinna być na wolnym rynku kilkakrotnie wyższa. Gdyby nie uciskać naszego kapitału i nie uciskać naszych konsumentów, zostawić ludziom pieniądze na zakup towarów i usług, zapotrzebowanie na towary i usługi byłoby wielokrotnie większe, firmy by się rozwijały i wtedy jest zapotrzebowanie na pracowników i cena pracy rośnie. I wtedy u nas człowiek by nie zarabiał miesięcznie 200 dolarów, tylko by zarabiał 1200 dolarów. I nagle pracownik zarabia na siebie, na rodzinę, no i obcy nie przyjedzie tutaj konkurować, bo my tutaj lepiej sobie radzimy. Oni by do nas przyjeżdżali pracować. Po prostu cała struktura państwa służy tylko temu, żeby nas w jak największym stopniu uciskać i wyzyskiwać, żebyśmy nie odbudowali własnej siły jako osób fizycznych, jako struktury państwowej. Żeby to było zawsze tylko eksploatacja zasobów ludzkich i przyrodniczych i to na rzecz obcych z zewnątrz, żeby nie budowało siły naszego państwa. No niestety jest to cały czas tak zwane państwo, ale to jest państwo okupacyjne, nastawione przeciwko ludziom.